Szczepioniści uniwersytetu w ostatnim czasie przebywali na przymusowej kwarantannie. W sobotę, 24 października, wracają jednak już do ligowej rywalizacji. Zagrają w Warszawie z tamtejszym AZS-UW. Do tej pory radomianie rozegrali 4 mecze i wszystkie z nich przegrali. W zespole nastąpiła też zmiana trenera. Karola Drabika zastąpił Mariusz Grela. Ze względu na rządowe obostrzenia mecz rozegrany zostanie bez udziału publiczności.